Kapitalne rozmowy. Zaprasza Andrzej Mierzwa. Szczerze mówiąc, to też wynikało z tego, że jakby podpatrzyłem w Stanach Zjednoczonych, jak wyglądają fajne miejsca, właśnie typu barbershop. I brakowało mi trochę tego w Polsce, bo albo szło się do zwykłego fryzjera, do pani Kasi, która oszczygła, przy okazji trochę ogoliła brodę, natomiast brakowało mi tego takiego pełnego rytuału z gorącymi ręcznikami na twarzy, z odpowiednimi kosmetykami przeznaczonymi tylko i wyłącznie dla mężczyzn, kosmetykami naturalnymi, które nie podrażniają skóry, a poza tym stworzenie takiej właśnie fajnej, luźnej atmosfery, tego, że można przyjść, usiąść, zrelaksować się, ale to też jakby nie do końca, ponieważ patrząc na przykłady ze Stanów Zjednoczonych, bo to też jakby generowało przebywanie w Dolinie Krzemowej taką nutkę inwencyjności, nutkę startupową, to jest wprowadzania innowacyjnych technologii.